Autyzm na fali to cykliczne zawody pływackie organizowane przez Szkołę Przylądek dla dzieci dotkniętych spektrum autyzmu. 5 kwietnia odbyła się już czwarta edycja tych niezwykłych zawodów, tym razem w nowym obiekcie przy ulicy Gomulińskiego. Są to zawody dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dla których nie ma tego typu ofert. Zawody są wyjątkowe, ponieważ wszyscy uczestnicy dostają identyczne nagrody. W tym roku spełniło się moje marzenie i każdy dostanie puchar w tych zawodach, ponieważ nie rywalizują między sobą, nie liczy się kompletnie, kto jest pierwszy i kto w jakim czasie przepłynie daną konkurencję. Chcemy docenić dzisiaj ich starania, bo dla nich samo wejście na basen i wytrwanie w tych warunkach, gdzie jest pogłos, gdzie jest dużo ludzi, jest już trudne. To już są czwarte zawody pływackie Autyzm na fali. Trzy poprzednie edycje odbywały się na pływalni Kapry. W tym roku na nowym, wspaniałym obiekcie i tymi zawodami, tym wydarzeniem Szkoła Przylądek rozpoczyna współpracę właśnie z tym obiektem. Tutaj już nasze dzieciaki będą teraz pływały. Zawody są pod honorowym patronatem starosty Pruszkowskiego Krzysztofa Rymuzy oraz wójta gminy Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego. W zawodach wzięło udział prawie 60 zawodników z powiatu pruszkowskiego. W tym roku było mnóstwo zgłoszeń, o wiele więcej niż w latach ubiegłych. Jednak ta lista uczestników nie może być zbyt duża, bo dla dzieciaków samą trudnością jest oczekiwanie na start i wytrwanie w tym właśnie czasie, więc nie może być nas niestety za dużo. Takie wydarzenie jak dzisiaj bardzo wiele kosztuje nasze dzieciaki, nasze osoby młode. Echo, pogłos, wszystko co tutaj się dzieje, duża ilość osób, to jest wielkie wyzwanie, które jest jednym z trudniejszych, myślę, w ciągu roku dla naszych młodych ludzi, ale proszę zobaczyć, wielka ilość i widzów, i startujących zawodników pokazuje, jak wielka jest potrzeba takich wydarzeń, a też poczucia sukcesu i dla naszych rodzin, i dla naszych dzieciaków. Dla osób objętych spektrum autyzmu korzystanie z basenów lub innych miejsc rekreacji ruchowej jest bardzo ważne. Istotne nie tylko ze względu na zdrowy tryb życia, ale również aby obcować z resztą społeczeństwa. Uczniowie Szkoły Przylądek korzystają z zajęć na basenie bardzo chętnie. Nasze dzieciaki, 3/4 uczniów trenuje. Są to zajęcia zawsze indywidualne, każdy ma swojego instruktora, bo w innych formach nie byłoby możliwości realizować takich zajęć. I dzieciaki raz w tygodniu pływają, odkąd szkoła istnieje, od 11 lat. Zawody zawsze odbywają się w kwietniu, który jest miesiącem świadomości autyzmu. Szkoła Przylądek dba jednak, abyśmy nie zapominali o osobach autystycznych przez cały rok. Już od wielu lat miesiąc kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu, zwiększania świadomości autyzmu. W powiecie pruszkowskim już kolejny rok nasza Szkoła Przylądek organizuje wspaniałe zawody oraz wiele innych imprez. W tym roku poza Autyzmem na fali, gdzie biorą udział dzieciaki z całego powiatu, nie tylko dzieciaki, młodzież również i osoby dorosłe, pełnoletnie, nasze wydarzenia corocznie zwiększają swoją liczebność, co też pokazuje, jak bardzo dużą skalę mamy potrzeb w powiecie pruszkowskim. Poza naszą olimpiadą dla osób z autyzmem, dla osób ze spektrum Autyzm na fali organizujemy w tym roku między innymi trzeci błękitny bal charytatywny na rzecz osób z autyzmem. Organizujemy również czwartą edycję niebieskiego biegu i wydarzeń sportowych, czyli kilometry dla Przylądka. Nagraliśmy razem z telewizją Telka fantastyczny film edukacyjny i zachęcamy Państwa wszystkich do obejrzenia tego filmu po to, żebyśmy wszyscy wiedzieli lepiej, z czym borykają się osoby z autyzmem i ich rodziny. Film jest dostępny na kanale YouTube telewizji kablowej Telkap oraz w mediach społecznościowych Szkoły Przylądek.